Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj filmik ze szklarni. Nagrywam to w tym dalszym formacie. Trochę mniej mi się podoba, ale więcej ujmuję na telefonie. Wyłączę sobie tylko wentylator i możemy nagrywać. W szklarni teraz 17,2 stopnia. Na liczniku 249 kWh. Poprzestawiałem trochę drzewka. Na podłodze trochę tutaj posprzątałem. Możecie się zdziwić, ale poodkurzałem podłogę jakimś starym odkurzaczem. No i tak, tutaj macie tą pomarańczę. Najlepiej miała 4 owocki, jednego takiego żółtego obcięłem, żeby te wykarmiła i mam nadzieję, że coś z nich będzie. Wypuszczę też przyrosty i pączki na niektórych gałązkach. Tutaj macie mejerę, która zawsze, jak widzę, że obwisa w tamtą stronę mi ten przyrost, to wiem, że trzeba ją podlać, albo listka tego skręca najbardziej. Tego jak skręci, to wiadomo, że trzeba podlać. Tutaj macie pomarańczę też, którą podlałem, tak troszkę zżółkła, listki jej obwisły, ale też ją podlałem. No i w szklarni rozpaliłem w kozie, tylko dlatego, żeby po prostu to, co podlałem, żeby tu było cieplej, w donicy już poszło to ciepło. Żeby jakoś tego nie odczuły, bo normalnie są zimowane w temperaturze 4 stopnie. Tutaj macie skierniewicką, która kwitnie na potęgę. Wypuszczę te pączki już za 2 miesiące chyba już idą. Tak, nie mogą się doczekać. Ją też podlałem. Podlałem mandarynkę, by trochę listki obwiesiła. To jest ta mandarynka moja okulizowana, o której jest playlista. Tam jest chyba 2 filmy wrzucone. To jest ta zokulizowana mandarynka. Ma nawet swoją lombę. No i ładnie, ładnie rośnie. Tu coś takiego na listkach się zrobiło, nie wiem, czy to jakiś grzyb, czy co. Ale ja te listki zostawiam. Potem one będą do ścięcia. Tutaj macie tego szczepionego grejpfruta. Na jednej gałązce, którą będę chciał ukorzenić. I to jest ten grejpfrut. Albo przeszczepię na inną podkładkę. Już mam taką w domu, w pokoju stoi. Tutaj macie limonkę zaszczepioną, także zostanie sama limonka, a grejpfrut pójdzie gdzie indziej. Chociaż może przeszczepię tą limonkę, ale szkoda, bo to już taki grubszy pęd, większy, to szkoda mi go ciąć. No i co, tutaj ta pomarańcza, cytryny, takie troszkę żółtsze liście im się zrobiły, nie wiem od czego, ale trzeba zakwasić ziemię najprawdopodobniej. Kalamondyna variegata, jej też tak mało podlewałem, bo szkoda mi jej, trochę liści pogubiła, jak to wiadomo, było gorąco, słońce przygrzało te białe listki, no to się pozwijały, żółte zrobiły, uschły, ale jest strasznie za gęsta, jest po prostu za gęsta i tak źle rośnie. Ta jest taka rzadsza, korony nie ma takiej zbitej i lepiej rośnie, dlatego tą też będę musiał powycinać w środku, poprzeszczepiać te gałązki, jak te sadzonki, co mam w domu. Tutaj macie limettę pursze albo, albo ranga pur. Już nie pamiętam, jaka ta dokładnie była, ale muszę się cofnąć do starych filmów. Cykas, który sobie ładnie zimuje. Trach, którego przyniosłem do szklarni, też sobie ładnie traszek zimuje. Kaktusy tak samo. Basioczek, żadne odrosty się nie pojawiły, ale basiok sobie ładnie rośnie. Tu chyba jakiegoś grzyba złapał, ale to wiadomo, taki szklarniowy liść, gdzie jest zimno. Co jeszcze? Ta cytryna, którą ukorzeniałem, tak samo już podlałem, stoi tu na półce. Tu jakieś gałązki, byle jak wrzuciłem z kalamondyny, bo troszkę ją przycięłem. Tutaj od czarnego hęka dostałem kordelinę? Chyba tak, chyba kordelinę, już nie pamiętam, co to jest dokładnie. Marakuja w takiej temperaturze w szklarni mi ładnie przezimowała, jest zielona. Wszystkie podkładki, których nie podlałem, padły. Nowy cytrus, którego kupiłem, wam nie pokazywałem, jest to lime, kład całkiem bez liści. Stoi sobie teraz tutaj na górnej półce, niech sobie coś powypuszcza. Liście laurowe z Włoch, tak samo ładnie sobie rosną. Lima finger, tak samo sobie ładnie rośnie. No tutaj wszystko ładnie, oprócz takich cytrusów, których nie podlałem po prostu. No i bambusy, które powrzucałem do ziemi jako takie byle jakie nie przyrosty, tylko kłącze podziemne, bambusy sobie wychodzą ładnie. Tu ta największa kalamondyna też trochę listki zwinęła, ale no, podlałem ją, nic jej nie powinno być. Figi jak na razie zimują. Zimują sobie figi, nic nie puszczają, oprócz tego kiwi,
bo to kiwi wypuszcza tutaj, widzicie, pączki z liściami. Zaczyna się to kiwi budzić, będę musiał je do gruntu później posadzić, tylko jeszcze nie wiem gdzie, ale zaczyna się trochę budzić. Drzewa trochę mi zostało, to będzie na maj, kwiecień, jak będą przymrozki. Już chcę taką większą temperaturę mieć w szklarni, to już wtedy będę palił, żeby takie 20 stopni się w szklarni utrzymywało, żeby potem ładnie ruszyły i tylko cieplutkie lato i wakacje dla nich, żeby było. Dlatego rozpaliłem sobie w kozie, teraz jest 16 stopni w szklarni, tutaj jest 56. Jak włożę tą wtyczkę, to przez sterownik jest zasilany zasilacz 12 V i się włączył wentylatorki, ale strasznie szumią i nie chcę ich włączać. Co jeszcze? Oprócz szklarni to jeszcze zdjąłem budkę z palmami. No i wszystko tutaj ładnie sobie zimuje, możecie zobaczyć. O, tutaj jednego listka wypuszcza małego, drugi większy idzie. Ten większy idzie. Tutaj listka, którego wypuścił na jesień. Karłatka tak samo ładnie, te maluchy też ładnie, minus 4 przetrwały, tutaj widzę grzybek złapał jednego listka, ale tak zostawiam na razie, podrośnie to wtedy obetnę. Karłatka też ładnie i tu albo czysty bułgar, albo Fortuna X bułgar, takiego pierwszego podzielonego listka wypuszcza. I z palm w gruncie to tylko tyle, no i tylko szklarnia. No w szklarni jest cieplutko, już naprawdę musiałem rozpalić, żeby tu im fajnie cieplutko było. Także tak to wygląda. Tu jeszcze Meyera trzy pączki puszcza, możecie sobie zobaczyć. Wypuściła trzy pączki, ale też tak stoją. No i mam nadzieję, że z tych trzech pączków jakaś cytrynka będzie, albo ta cała Meyera będzie w pączkach. Taką mam nadzieję. No i ta pomarańcza, która ładnie rośnie, mam nadzieję, że fajnie podrośnie. Trochę ją poukorzeniam albo poszczepię, bo muszę ją przyciąć, żeby te gałązki zgrubły i dopiero wychodziły młode. Tą tak samo przyciąć, bo w tą stronę leci korona, żeby w tamtą stronę też poszła, się odbudowała. No i z cytrusów to tyle. No i plus co jeszcze w domu mam, ale w domu to Wam nagram później, a jeszcze dzisiaj będę musiał kolokazję sobie posadzić, bo kolokazji nie mam. Także kolokazję sobie posadzę. Wysiać jeszcze nasiona kan od czarnego henka. Także filmy będą. Ja dziękuję Wam za obejrzenie tego odcinka i widzimy się w kolejnym. Także cześć, trzymajcie się.